obecności tak licznych czcicieli ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Radość ta po tej Eucharystii wyjdzie na ulicę miasta. Wyjdzie Chrystus do nas, aby spotkać nas w miejscach naszego życia i pracy. Chcemy uwielbić Go w tajemnicy eucharystycznej, w znaku prawdziwej obecności pod postacią chleba i wina. Chcemy dziękować, że został z nami jako chleb na drogi naszego pielgrzymowania. Ekscelencje, najdostojniejsi księża biskupi, szanowni przedstawiciele władz państwowych z panem wojewodą, przedstawiciele władz samorządowych, takiej obecności Boga w Jezusie Chrystusie, jak mówił święty Paweł w liście do Koryntian, nakłada na nas, spożywających eucharystyczny chleb, jeden z podstawowych obowiązków, mianowicie mamy tworzyć jedno ciało. Bierzemy z jednego chleba i w tym chlebie mamy być jednością. Nie powinno nas nic dzielić. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba, mówi Jezus Chrystus. Zechciejmy te krótkie myśli wziąć z sobą na procesję. Pójść ulicami miasta i odpowiedzieć na to pragnienie Jezusa, aby byli jedno, bo biorą z tego samego chleba.
Szanowni Państwo, po prawie czterogodzinnych modłach w katedrze i na bruku naszego Starego Miasta teraz czas na drugą część tutaj na Nowym Rynku, no też jest z brukiem. Bardzo się cieszymy, że duża grupa gości do nas zawitała, ale też cieszymy, że Państwa jest tutaj już cały rynek i cały czas nam przybywa. Panie Burmistrzu, Boże Ciało to słynna procesja eucharystyczna. I oczywiście takie popularne bobiki, tak? Bo my nazywamy to bobiki, czyli te stragany. Od kilku lat również występy na Nowym Rynku, no i warsztaty, które są bardzo licznie odwiedzane przez turystów. Tak, mamy takie trzy części Bożego Ciała. Najpierw się modlimy ponad 3 godziny, teraz śpiewamy, tańczymy, słuchamy na Nowym Rynku i możemy się uczyć na warsztatach u twórczyń ludowych. No i jak tworzy się tę piękną twórczość naszą księżacką. A na bobikach do 20, właściwie drugiej, do ciemnej nocy można poczuć klimaty lat 60, a nawet przedwojenne. Panie Michale, trzyma Pan w dłoniach bardzo ciekawy dokument. Co to jest? Wydaliśmy w tym roku kolejne wznowienie łowickiego paszportu turystycznego. Publikacja przedstawiająca najważniejsze zabytki, które można zobaczyć nie tylko w Łowiczu, ale i na ziemi łowickiej. Przygotowane dla turystów, łącznie ze zbieraniem pieczątek w miejscach, których opisujemy w paszporcie. Można dostać takie pieczątki i te pieczątki zbierać w paszporcie. Ile sztuk przygotowano dla turystów dzisiaj? To jest ponad 3000 egzemplarzy było wydanych tych paszportów. Ile dzisiaj wydaliśmy, jeszcze trudno nam powiedzieć, ale jest przez cały sezon dostępny w naszym punkcie informacji turystycznej. Zosiu, co dzisiaj gotujemy? Dzisiaj miałam kluseczki rwane z sosem i do tego suróweczka była. I o, takie z mięsa sos, nie? No powiedziemy, że bombowe jedzenie. Kiedy mówimy o takiej kuchni regionalnej łowickiej, no to właśnie o czym powinniśmy wspomnieć przede wszystkim? O jakich daniach? No, danie to są różne, jakich to chce. Miałam dzisiaj nawet, mówię, może zupkę ugotuję ze świeżych ogórków z zacierkami. Trochę tam mięska wrzucę, cokolwiek. Zaprawie by była koperek, też by była bardzo dobra. Thank you.
proszę nam powiedzieć, co pan właśnie teraz wyplata? Teraz kończę dla chłopca, który tutaj pracował przy wykonaniu tego rożka, zakończenie, które nazywamy w koszykarstwie obrębę. Bez tego wszystkie sploty by mu się rozsunęły, natomiast teraz dokończę. Pierwszy raz w życiu młody człowiek widzi, jak to się robi i to widzi w czasie rzeczywistym i zrobi sobie suchą kompozycję z kwiatów, bo między innymi ten rożek do tego służy. Staniszewska w kilku rolach dzisiaj, bo możemy powiedzieć konferencjerka, ale też wiemy, że jest pani chawciarką, członkinią zespołu Księdzoki. Proszę nam powiedzieć, czym dla pani jest Boże Ciało? Boże Ciało to przede wszystkim jest wielkim świętem religijnym, który od małego, można powiedzieć, kultywuje się w moim domu. W moim domu rodzinnym, teraz w Łowiczu już tutaj, kiedy mam swoją rodzinę, również starałam się od najmłodszych lat dzieciom swoim wszczepiać takie poczucie ważności tego święta, czyli nie tylko iść do kościoła, nie tylko te bobiki, no bo jak były dzieci małe, to przecież nie inaczej, tylko trzeba było z nimi na karuzelę iść i na te stragany tamtejsze, ale najpierw trzeba było iść do kościoła, oczywiście w strojach ludowych, każdy miał swoją funkcję przypisaną, czy sypać kwiatkami, czy poduszkę nieść, czy szarfę u chorągwi, także bardzo to przestrzegamy, bo to jest jedno z największych świąt w naszym kalendarzu religijnym i księżaki bardzo wiernie nadal to kultywują. Się lepi z gliny? Rzucamy kawałek gliny na środek koła, ustawiamy bryłkę idealnie po środku. No i teraz właśnie, daj rączkę. I teraz właśnie robimy dno, taką dziurę. Potem rozciągamy, żeby była na przykład miseczka. Trzymamy narzędziem i podcinamy tą miseczkę, żeby była od spodu też zgrabna. Wygładzamy gąbką. Trzymaj. Rysujemy wzorki. Wyginamy w kształt serduszka i już mamy miseczkę serduszka. Piękne! Ania Kapusta, Robert Fortuński, a właściwie powinnam powiedzieć księżanka roku i księżak roku 2017. To dla was chyba też wyjątkowy dzień, bo pokazaliście się dzisiaj szerszej publiczności pierwszy raz. Tak, to jest nasz debiut w nowych strojach, który odebraliśmy wczoraj. Dlatego jeszcze świeże, pierwszy raz, no i ogromne szczęście i zaszczyt, że mogliśmy tutaj być i być tą reprezentacyjną parą. Słuchajcie, na pewno zaszczytem było to, że mogliście pojechać sobie bryczką z władzami miasta. Tak, jechaliśmy bardzo dumnie, machaliśmy na prawo i lewo. No i mieliśmy bardzo dobrą zabawę, tak naprawdę. Zebrała się masa kapela.
Monika i Szymon. Drugiej takiej muzykalnej rodziny prawdopodobnie w powiecie łowickim nie ma. Powiedzcie nam, jak zaczęła się wasza historia z grą na skrzypcach i tutaj z biciem bębenek? Myślę, że jednak w powiecie łowickim znaleźlibyśmy jeszcze kilka muzykujących rodzin. Nasza przygoda rozpoczęła się tak, że zostaliśmy zapisani przez naszych rodziców do ogniska muzycznego. Szymon na keyboard. Na początek. Po pół roku przeniosłem się na akordeon. A ja na skrzypce, ale byłam niezadowolona z tego, bo chciałam grać na fortepianie. Także to mama zdecydowała, że to będą jednak skrzypce. I tak po dzisiejszy dzień jesteśmy skodelkami od, można powiedzieć, takich knypków, gdzie kultywujemy to, co robimy, robimy to, co lubimy, no i cieszymy się, że możemy pracować tak, jak lubimy. Boczki Chełmońskie kończyły tegoroczne Boże Ciało, występy folklorystyczne na Nowym Rynku. To dobrze, że kończyliście, czy wolilibyście na przykład zaczynać albo w środku występować? Dla nas to był zaszczyt, że występowaliśmy na końcu, bo tak jak przy każdych koncertach zawsze czeka się na ten ostatni występ. Dlaczego był dla nas to zaszczyt, że mogliśmy tutaj uwiecznić cały dzisiejszy dzień, że mogliśmy tutaj na koniec podsumować to księżackie święto, gdzie wszyscy tutaj w całej krasie swojej w łowickich strojach się prezentują. Bardzo się cieszymy z tego. Żar leje się z nieba, nie było wam ciężko tańczyć w tych jeszcze strojach łowickich, nie było gorąco? Oczywiście było gorąco, ale dla nas to jest największa przyjemność tańczyć w takich strojach. To jest prezentacja naszego regionu i czy jest upał, czy jest zimno, to my i tak zatańczymy, i tak wyjdziemy, i tak się pokażemy, tak?